Witamy bardzo serdecznie w programie Ręce, które leczą. Ola Nowak i Zbyszek Nowak. Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy program kierujemy do wszystkich tych, których praca związana jest z odpowiedzialnością. Nasz dzisiejszy gość ma bardzo odpowiedzialną pracę, opowie nam o tym i opowie o tym, jak wykorzystuje kontakt ze Zbyszkiem do tego, żeby ta praca tak szalenie odpowiedzialna była znacznie mniej stresująca. Drodzy Państwo, żeby zrozumieć morze, trzeba być człowiekiem morza. A Ty jesteś człowiekiem morza. Mój związek z morzem datuje się bardzo dawno. Zawsze moim pragnieniem było morze, 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 jeszcze raz morze. I powiem Państwu, że to marzenie realizowałem, tak jak wszystkie swoje marzenia, bo w latach 60. byłem najpierw żeglarzem, potem sternikiem morskim, potem była przerwa. W 90. roku pojawiłem się w Gdyni i zbudowałem mój pierwszy pełnomorski jacht i przez 15 lat stałem przy nabrzeżu marynarki wojennej w klubie Kotwica, byłem członkiem tego klubu. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ dzięki właśnie temu kontaktowi z morzem można powiedzieć, że to morze jest czymś nieprawdopodobnym. Powiem Państwu, że właśnie wtedy, kiedy na dużym pełnomorskim jachcie wychodziłem sam w morze, to powiem Państwu, czułem się nieprawdopodobnie. I te wszystkie tysiące ludzi, które tutaj przychodziły, ludzie się potem mnie dziwili, słuchaj, ale jak to, ty dobrze się czujesz, ty przecież powinieneś być bardzo zmęczony, bardzo taki, no ja wiem, spracowany, wyczerpany. Tak. Tymczasem nawet napisałem w gazecie, której byłem wydawcą, w miesięczniku Świat ta apteka, taki artykuł Matka Morze. Bo jak my znajdziemy się na jakiejkolwiek wodzie, tym bardziej w morzu, to proszę Państwa, czujemy się tak trochę jak w wodach płodowych, prawda? Nie mamy twardego gruntu pod sobą i te wszystkie nasze problemy, jakieś rozmaite sprawy gdzieś odlatują, a my się czujemy, no wszędzie, proszę Państwa, nic nie ma, dookoła tylko morze. I my, kiedy wchłoniemy ten potężny żywioł, to nagle się okazuje, że możemy funkcjonować zupełnie inaczej, znacznie lepiej. I powiem Państwu, że morze uczy pokory. Ta dyscyplina, ta, jakby to powiedzieć, taka przemożna chęć opanowania przede wszystkim emocji, strachu, lęku. Ty masz wbudowane w sobie to opanowanie, ty masz wbudowany w siebie spokój. I tego właśnie uczysz ludzi. Tu zdradziłeś trochę profesję naszego gościa, bo powiedziałeś, że związany jest z morzem. Otóż Mariusz rzeczywiście jest chiefem na ogromnym statku, ale może nie uprzedzajmy wypadków. Posłuchajmy najpierw rozmowy z Mariuszem. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Mariusz Halimoniuk, który jest... Obecnie chiefem mechanikiem. Chiefem mechanikiem, czyli jesteś szefem wszystkich mechaników, odpowiadasz za cały statek podczas rejsu, za jego tę część mechaniczną. Tak jest. Dokładnie. Praca niezwykle odpowiedzialna, zaraz o tym porozmawiamy, ale jak zawsze gości programu Ręce, które leczą, pytam przede wszystkim o tym, skąd się tu wzięli, czyli jak poznali Zbyszka. Czy pamiętasz jeszcze te czasy, bo były dość zamierzchłe? Oj, ledwo pamiętam te czasy. Było to bodajże w 96-97 roku. Przyjechałem wtedy z rodzicami w celu regeneracji swojego organizmu. Wtedy miałem schorzenie, dobrze pamiętam, związane z gardłem. Miałem przewlekłe zapalenie, ciągłe problemy z gardłem. Okazało się, że mam gronkowiec złocisty. I stąd brały się problemy wieczne z gardłem, oskrzela, płuca i tak dalej. Okazało się, że nabyłem to dawno temu w szpitalu. No i okazało się, że jedynym rozwiązaniem chyba będzie Zbyszek tutaj, żeby to wszystko rozwiązać. No i tak pojawiłem się w Podkowie Leśnej. No musiało zadziałać, skoro znaczy, i zadziałało. Do tej pory. Zrobiłem badania powtórne, nawet dwa razy po dwóch wizytach u Zbyszka okazało się na badaniach wymazie, że nie ma gronkowca, lekarze zdziwieni. O co chodzi, jak to się mogło stać. No nie ma pan, no mówiliście przecież wcześniej, że to jest niewyleczalne, że to będzie zawsze już u pana obecne w organizmie. No, a to nagle znikło. A to nagle znikło. No więc tutaj zaczęła się nasza historia. I tak powoli wszystko się budowało do przodu. I tak minęło 25 lat. 25 lat minęło. Kiedy Zbyszek jest w Gdyni, zawsze jesteście w kontakcie. Tak. A i wy w różnych konfiguracjach przyjeżdżacie tutaj do Podkowy. Tak.
takie odnoszę wrażenie, że troszkę mniej na temat spraw zdrowotnych teraz, znaczy rzadziej to są kwestie zdrowotne, a bardziej twój kontakt ze Zbyszkiem opiera się na tym, co Zbyszek nazywa opieką mentalną, czyli takim ogólnym parasolem ochronnym nad całokształtem. No, twoja praca jest niezwykle odpowiedzialna, niezwykle stresująca. Czy w pracy w jakikolwiek sposób czujesz tę obecność Zbyszka? Można to tak powiedzieć, że jest jakby pandemiczna świadomość obecności sił wyższych, które są zawsze z nami obecne, tym bardziej jeśli się połączy mentalnie ze Zbyszkiem. Mhm. Świadomie. Świadomie. I wtedy łączą się, czy zdarzają się sytuacje, które normalnie mogą się nie zdarzyć, czy też nie zdarzają się. I tutaj... Czyli co, masz na myśli na przykład jakieś groźne sytuacje na morzu, które mogłyby się znacznie gorzej skończyć, gdyby że ten twój cały kontakt ze Zbyszkiem i jego wsparcie i jego dokładnie. Mógłbym opieka. Tutaj paręnaście przykładów. Opowiedz jedną, nie podać, mamy czas na paręnaście. Książkę mógłbym napisać. Opowiedz to, co może najbardziej już jest takie mrożące krew w żyłach. Mrożące. 10 lat temu na przykład mieliśmy granding na statku, czyli obszorowanie, czy też... Obszorowanie mało powiedziane. Rozerwanie kadłuba 50-metrowej długości poprzez wejście na mieliznę. Aha. I cały cud polegał na tym, że rozdarcie było w osi statku. Mhm. Że statek się nie przechylił na lewą burtę, na prawą burtę. 500 metrów sześciennych wody wdarło się do przestrzeni maszynowej, do siłowni, do tunelu. Tunel został cały czas zalany. Statek akurat... Przez to, że został rozdarty w połowie, w osi, bezpiecznie dopłynął do portu, wyładował się i potem dopłynął jeszcze do stoczni, żeby to wszystko naprawić. Także no ale to trzeba naprawdę mieć żelazne nerwy, żeby w tej sytuacji takiej... Ja wtedy byłem na poziomie drugiego mechanika, ale cała załoga była w szoku. To była czwarta rano, nikt nie wiedział w ogóle, coś takiego się dzieje. To było takie... powiedzmy zwyczajne zejście do siłowni w celu sprawdzenia, co się stało, że wszedł poziom gdzieś wody Mobrej, załączył sygnalizację. Po otwarciu tunelu okazało się, że ja go otworzyłem akurat, okazało się, że jest już pół wody, tak, że już co najmniej 200 ton wody się wdarło. Cudem było kolejnym to, że ja otworzyłem i to nie było już full, bo gdyby to już był full tunel, to ja bym już tego tunelu, tego włazu nie zamknął i statek by się zatopił kompletnie. Na szczęście to było tego tylko połowa. I zamknąłem, zdążyłem zamknąć i potem do mnie dotarło dopiero, co się zrobiłem, nie? Ale to w szoku, po prostu ciekawość, no bo tam był ten alarm, ten Mobrej był wszedł, tak. Okej, zamknąłem, potem nastąpiła cała procedura przygotowania do wypompowywania wody, czyli wszystkie wody zaolejone, ścieki, brudne zęzy, czy też można było wtedy wypompowywać w takiej awaryjnej sytuacji, bo prawo morskie pozwala na to, no tak, tak. Jakby, żeby taką procedurę wszcząć. Oczywiście, czyli żeby tak, się zachowanie, tylko uratować, zachowanie spokoju, zachowanie spokoju, czysty, jest kreatywny umysł, który wie, co robić, żeby... Ten człowiek nie myśli tak naprawdę, czy tam o życiu, czy coś, po prostu ratuje, myśli, skupia się na tym, co jest racjonalne, co musi być w tym momencie podjęte, żeby zachować spływalność jednostki i dopłynąć do brzegu. Mhm. No jeszcze była jakaś sytuacja o takim wybuchu. Miało miejsce parę lat temu na manewrach wejściowych do portu. Jak zwykle spokój, nic się nie dzieje. Nagle alarm pożarowy w siłowni. Co się dzieje? Biegnę na dół. Pół siłowni już jest we mgle. Okazało się, że wystrzelił korek od termala, czyli te oleju grzewczego, aha, który ma 200 stopni i ciśnienie 10 bar w systemie. To powoduje, że odparowanie i atmosfera w siłowni podgrzewa się momentalnie. Mm-hmm. I w tym momencie jeszcze proszę sobie wyobrazić, drugi, trzeci mechanik albo motorzysta, już nie pamiętam dokładnie, jeszcze zdobył się na tyle, żeby pobiec pod klucz, bo ja byłem w ogóle w innej przestrzeni siłowni wtedy, żeby podbiec do tego kolektora i zamknąć zawór, który był no pół metra od tego korka, który cały czas wypluwał ten gorący olej, na szczęście w kierunku zęs, bo korek był skierowany w dół. I dzięki, powiedzmy, temu zdarzeniu, że była osoba, która jeszcze pomyślała w tym momencie i zamknęła to wszystko, bezpiecznie dopłynęliśmy do portu bez żadnych strat. Kolega miał tylko lekko poparzone ręce i dłoń troszeczkę, bo to bryzgało dosyć sporo i ostro. Wszystko bezpiecznie zostało doprowadzone do portu i dopłynęliśmy
po prostu bez szwanku do końca. Mówisz, że takich historii było kilkanaście, więc już pominijmy szczegóły, ale ja to odbieram tak, że po prostu w tej chwili te kompanie wszystkie powinny się bić o ciebie, jako o człowieka, który po prostu przynosi szczęście. Bo możliwe, nawet ale... Nawet jeżeli jest awaria, to jest nad tobą coś w rodzaju... Parasola. Mocno w to wierzę, parasola. Tak to traktuję, więc tak. Oby miało to zawsze taki skutek, jak ma do tej pory i bez żadnych problemów i komplikacji. Rozwiązuje się zawsze, jak do tej pory. Mam nadzieję. Oby tak zawsze. A ponieważ parasol Zbyszka jest i nikt nie zamierza go z ciebie zdejmować, no więc nie ma co gdybać, tak. Dokładnie. Po prostu będzie. Tak jest. Dziękuję bardzo za tę fascynującą rozmowę, bo to jest rzeczywiście niezwykłe. I myślę, że bardzo daje do myślenia wszystkim, którzy nas oglądają, na ile warto związać się z pozytywną, dobrą energią, żeby płynęła cały czas do człowieka i chroniła. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję również. Wiesz, co mnie w tej rozmowie bardzo urzekło? Właśnie ten spokój Mariusza. Opowiada o historiach mrożących krew w żyłach, tak jakby to były naprawdę bajki, można powiedzieć filmowe, gdzieś tylko zasłyszane opowieści, a tymczasem on to wszystko przeżył. Drodzy Państwo, jak to jest możliwe? On wie, że ma moje potężne wsparcie. Nie wspomniał o tym, ale pisał o tym w mailach wielokrotnie. Na Biskaju będzie bardzo źle, bardzo kiepska pogoda. No więc ja oczywiście, używając możliwości, które posiadam, tutaj wiele osób pewno zaraz przysypnie mi żółte papiery, ale... To nasi widzowie są już wprawieni w niezwykłych historiach, które tu opowiadamy. Tak było, powiem Państwu, kiedy w 1988 roku figura Matki Boskiej wypłynęła z Bałtyku przez Morze Północne, Biskaje, ryczące 40, wyjące 60, morze było gładkie jak stół. Ja nie zajmowałem się wtedy tym, miałem tylko taką potrzebę, żeby ta figura tej Matki Bożej, bo teraz będzie 30. rocznica. Kolejna rocznica, ponad już 33. rocznica, kiedy udało się postawić radzieckim statkiem, w dodatku admirał Somow, dużą figurę Matki Boskiej, stoi do dziś na Antarktydzie. Może było gładkie, ale od tego czasu zrozumiałem, że moje związki z tą siłą, która tylko przeze mnie przepływa, pozwalają mi grzecznie prosić niebiosa, żeby one spowodowały dla mojego przyjaciela Mariusza to, czego on potrzebuje. No bo jeżeli płynie ładowanym jakimiś tam, prawda, rozmaitymi materiałami, no to powinien bezpiecznie dopłynąć. I ta więź, która nas łączy, i to, że my mamy taki serdeczny, bezpośredni kontakt, powoduje, że ja spełniam jego oczekiwania. Nie mogę sobie sam pomóc, bo to by było nieeleganckie, ale każdemu, kto się do mnie zwraca, nawiązuje ze mną taką więź, jestem w stanie pomóc. No, może powiem nieskromnie, we wszystkim, proszę Państwa. Tak, po tych 30 latach znajomości ze Zbyszkiem, to ja naprawdę chyba mogę powiedzieć, że we wszystkim. Ale pozwól, bo pomyślałam sobie, że może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą o całej tej akcji postawienia figury Matki Boskiej na Antarktydzie. Więc, drodzy Państwo, jeśli jesteście zainteresowani, to strona matkaboskaantarktyczna.pl, jednym słowem, matkaboskaantarktyczna.pl. Tam jest cała historia świetnie opowiedziana ze szczegółami, gdybyście byli zainteresowani. Ja na początku powiedziałam, że nasz program skierowany jest dziś do osób, które mają odpowiedzialną pracę, ale przecież odpowiedzialność to nie jest cecha i domena wyłącznie zawodowa. Odpowiedzialni powinniśmy być w każdym momencie naszego życia za naszych bliskich, za nasze zwierzęta, za nasze życie, za nas samych. W związku z tym kierujemy nasz cały dzisiejszy program i wszystko, co mamy Państwu do opowiedzenia i Twoją energię, jak zawsze, do wszystkich naszych widzów. I tej odpowiedzialności uczy morze. Ale tej odpowiedzialności uczy również Zbyszek Nowak. Też żeglarz, marynarz. To tak co, jak... poprosimy o przekaz. Ja już jestem gotowa. Drodzy Państwo, wszyscy żeglarze, marynarze, oficerowie, podoficerowie, nie tylko życiowi z morza, żeglarze też. Życiowi żeglarze, wszyscy niech wyciągają swoje dłonie. Małe dzieci, które w przyszłości będą żeglarzami, być może będą żeglować przy stworzach. To jest też żeglarstwo. Ale... Oj, ale się dzisiaj rozwinął ale w kosmos. Scena życia jest nieprawdopodobną sceną i powinniśmy troszczyć się o innych, dbać o innych, a wtedy inni będą dbali o nas, tak jak ja dbam o Państwa. Wyciągamy obie dłonie, kierujemy je przed siebie. Pamiętajmy zawsze, to jest nasz pierwszy gest. Moje dłonie będą do Państwa odwrócone, ale tylko moje. Ta energia, która płynie, gromadzi się na powierzchni Waszych dłoni, jest opisana znakiem ujemnym,
W tym znaku pracuje cały nasz organizm. Drugi gest. Dłonie przybliżamy, nie składamy. Ta energia teraz ulega uformowaniu. Jeżeli parzy w dłonie, dłonie rozsuwamy do takiego momentu, kiedy nie czujemy tego żaru. I wreszcie ten trzeci gest. Dłonie kładziemy na naszym ciele. Pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie łączyły. Żeby się nie krzyżowały, palce, żeby się nie łączyły. I kiedy mija trzecia minuta, co robimy? Dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, klaszczamy. No i cóż, proszę Państwa, zwracacie się, żebyśmy tą wodę energetyzowali, woda co zawsze. Na życzenie Państwa zawsze robimy. Potrzebna jest butelka wody niegazowanej i proszę Państwa, kartka wodna, jak się okazuje, jest niezbędna. W kartki wodne proszę zaopatrywać się u mnie w Podkowie Leśnej. Wystarczy napisać list i kartki wodne będą dosłane. I powiem Państwu, że niedawno, ponieważ sami energetyzujecie sobie wodę w domu, ale zbadałem taką rzecz. Jak wygląda energetyzacja wody z kartką? Jak wygląda energetyzacja wody bez kartki? I proszę sobie wyobrazić, sprawdziłem następnie na kalibratorze, jak się okazało, woda energetyzowana bez kartki, to tam słabiutko. No było dobrze, ale nie aż tak dobrze. Natomiast woda energetyzowana przez kogokolwiek, przez każdego z Was, kiedy była naklejona kartka i woda energetyzowana przeze mnie, miała taką samą wartość. No więc to, czy Państwo... No bo jesteś to na tej... Tak, oczywiście, że tak, ale dlatego ta kartka jest tak ważna. I jeszcze ta druga część, która jest, łączy mnie z osobą, dla której podejmujecie energetyzację wody. Pamiętajmy, bardzo ważna, ta druga część powinna być do mnie odesłana albo oddana na spotkaniu. A teraz już mamy wodę, mamy kartkę naklejoną, dłonie przybliżamy do butelki, zaczynamy proces energetyzacji wody. Teraz dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, klaszczemy. Drodzy Państwo, podczas energetyzacji wody w domu, wszystko jedno gdzie, pamiętajmy o tym, że ta kartka wodna, ta druga część w szczególności powinna dotrzeć do mnie. I zapewniam Państwa, że energetyzacja wody w domu jest taka sama, jak ja osobiście bym ją naenergetyzował. Możemy tę wodę gotować, podgrzewać, to nie umniejsza jej walorów energetycznych. Pamiętajmy o okładach z tej wody. Tam, gdzie występują jakiekolwiek nasze bóle, problemy, to zwilżamy wówczas płatek kosmetyczny tą właśnie wodą, przykładamy, po 5 minutach wyrzucamy. Ilość i częstotliwość okładów jest, no, ile Państwo macie potrzeb, tyle możemy z tej wody robić kłady. I jeszcze jest jedna sprawa niezwykle ważna. Czy to po piciu tej wody, a w szczególności zalecam ją palącym papierosy, nawet nie muszą wiedzieć, że to jest ta woda. Ale potem się może okazać, że nie mogą palić na przykład, prawda? Bardzo ciekawe. Ale uwaga na wszelkie reakcje po naszych kontaktach, kiedy może występować temperatura, biegunka, wymioty, wysypka, dreszcze. Drodzy Państwo, kieruje do Państwa potężny strumień energii. Co powoduje ta energia? Że te śmieci, te rozmaite złogi, które są w naszym organizmie, są wyrzucane z tego organizmu. No i wtedy trzeba zdawać sobie sprawę, no właśnie z tego, że mogą być rozmaite reakcje. Proszę się nie denerwować. Natomiast jak zakończymy to nasze spotkanie, 20 minut pod kocykiem, kołderką. Chodzi o to, żeby ta energia rozeszła się po całym ciele. A nawet jeżeli Państwo tylko korzystacie z tych trzech gestów, minuta, jedna, druga minuta, trzecia minuta, to zawsze potem kocyk, kołderka, przykrywamy się pod szyję, zamknięte oczy, a jeżeli zaśniemy, to już żeby nikt nas nie budził. Drodzy Państwo, a więc to, co powiedział nasz dzisiejszy gość. Kontakt ze Zbyszkiem to gwarancja spokoju w kryzysie. To gwarancja kreatywności w kryzysie. I to jest chyba na nasze obecne czasy ważna sprawa. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Kiedyś występowałem w klubie garnizonowym w Krakowie. I szef tego klubu, Stasiu, mówi do mnie tak: Zbyszek, a kiedy ty odpoczywasz? Kiedy ty się relaksujesz? A ja tak sobie siedziałem, jak właśnie, jak Mariusz. O, widzisz, właśnie teraz, w każdej chwili, proszę Państwa, relaks, tak. Moment, chwilka. No, nogi troszkę zawsze wyżej i to wszystko może być zupełnie inne, piękne, bo to tak na dobrą sprawę zależy jeszcze od tego naszego pozytywnego nastawienia. A więc
żegnamy się z Państwem z uśmiechem i oczekujemy, że kiedy spotkamy się następny raz, już będziemy przygotowani do przeniesienia tej potężnej energii. Będziemy też pięknie uśmiechnięci. Jak zawsze. Do zobaczenia. Do zobaczenia.